Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus mówił do tłumów. Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: deszcz idzie. I tak bywa. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: będzie upał. I bywa. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie? I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne? Gdy idziesz do urzędu ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, by cię nie pociągnął do sędziego, a sędzia przekazałby cię dozorcy, dozorca zaś wtrąciłby cię do więzienia. Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, póki nie oddasz ostatniego pieniążka. Człowiek jest w stanie postawić dobrą diagnozę pogodową, rozeznać, czy będzie burza, czy będzie pogoda, ale nie potrafi rozeznać Bożego działania w swoim życiu. Nie jest zdolny dokonywać rozróżnienia też w tym, co jest dobre, a co jest złe. My czasem zło nazywamy dobrem, a dobro złem. Niejednokrotnie nie jesteśmy w stanie rozeznać, ponieważ kierujemy się w naszym życiu pożądliwością. Tam, gdzie są żądze, tam jest niezdolność rozeznawania z Boga. Człowiek myśli, szukając zgody z innymi, natomiast nie dokonuje wystarczającej refleksji nad swoim życiem, nad tym, co Bóg dokonuje w nim i wokół niego. Nie chcę zobaczyć zbawienia, które Bóg w tej chwili daje. Zobaczmy, rozeznawanie to jest nasz rachunek sumienia. Każdy człowiek wierzący powinien przynajmniej na zakończenie dnia taki rachunek sumienia z myśli, emocji, słów, decyzji podejmowanych czynić. Święty Ignacy Loyola powiedział, że to jest najważniejsze ćwiczenie duchowne, najważniejsza modlitwa człowieka wierzącego. Żyć to przeżywać mądrze czas, który jest mi dany, przez odnoszenie wszystkiego do Pana Boga. Kiedy mądrze przeżywam czas? Kiedy wszystko odnoszę do Jezusa. Do Jezusa. Bo w Nim jest moje zbawienie. I to, co przeżyłem dobrze, ale też i to, co nie wyszło tak, jak potrzeba. W tym przeżywaniu z Chrystusem zostaje oczyszczone, uporządkowane, uzdrowione. Czas, który jest teraz, on już nie powróci. Ten czas to miłość, miłosierdzie Boga, który mówi i pragnie być słuchany. Czasem człowiek tworzy barierę zagłuszającą mówiącego w nim Jezusa. My powinniśmy te bariery rozpoznać. Ciągle z kimś albo rozmawiamy, albo planujemy jakieś zajęcia, jakieś prace. Dlaczego nie ma w nas ciszy w sercu? Bo nie ma ciszy wokół nas. My nawet jak milczymy, to mówimy. Jak milczymy, to rozważamy. Szukamy argumentów na rozmowę z kimś, które byłyby skuteczne i które by mówiły o naszej wygranej. O naszej wygranej. Człowiek tworzy w sobie barierę zagłuszającą mówiącego Jezusa z racji swojej niegodziwości. Zobaczmy, to, co niegodziwe, uniemożliwia na przykład rozważanie Słowa Bożego. Człowiek, który postępuje niegodziwie, on ma rzadki kontakt z Biblią. I w tym czasie dokonuje się mój wybór za Bogiem lub przeciwko Niemu. I to jest ta chwila, w której patrzę w stronę nieba albo też odwracam się od Niego. Właściwie rozeznawać, właściwie rozróżniać łączy się z koniecznością podejmowania decyzji, które każą rezygnować z określonych przyjemności. Dlaczego podejmujemy
błędne decyzje, złe decyzje, ponieważ nie chcemy zrezygnować z określonych przyjemności. Bo dobra decyzja łączy się z odrzuceniem tego, czego Bóg dla nas nie chce, co nam szkodzi. Dlaczego człowiek postępuje niegodziwie? Ponieważ skutkuje to natychmiastowym doznawaniem przyjemności. Za niegodziwością idzie przyjemność. A kiedy ja zrezygnuję z niegodziwości, nie będę miał przyjemności. Można by powiedzieć tak, że człowiek jakby nie dowierza Panu Bogu, że on jest w stanie zaspokoić wszystkie pragnienia, i te duchowe, i te cielesne. Człowiek nie dowierza Bogu. Kiedy Bóg spełnia mnie duchowo, to moje pragnienia ciała i zmysłów są spełnione. Są spełnione. Ale trzeba na to cierpliwie czekać. Ważna staje się przyjemność, gdyż ona powoduje odczucie pocieszenia. Dlaczego człowiek nie chce powiedzieć, że zło jest złem w jego życiu? Ponieważ musiałby zrezygnować z tego, co jest miłe dla niego. I takie uczciwe życie wprowadza pocieszenie w ludzkie serce. Uczciwe życie. Decydują się na nie nie ci, którzy naprawdę chcą spotkać Jezusa. Decydują się na takie życie ci, którzy naprawdę pragną zobaczyć Jezusa.